Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Tym razem będzie to film z cyklu Bardziej dla ducha. Jakiś czas temu wiecie, że na Instagramie zapytałam się Was o to, jakie tematy chciałybyście, żebym poruszyła, o jakich rzeczach chciałybyście, żebym wam tutaj pogadała. No i pojawiło się wiele bardzo fajnych tematów, między innymi to Esia25 zapytała, jak ja sobie radzę z niepowodzeniami. I to jest w sumie, uznałam, że jest to świetny temat do takiej krótkiej pogadanki. Może zacznijmy od tego, co ja rozumiem przez niepowodzenie. Dla mnie niepowodzenie to jest taka sytuacja, przez którą gdzieś najadłam się wstydu. To jest taka sytuacja, która nie wyszła po mojej myśli, która mi się nie udała, którą spieprzyłam. Także to jest dla mnie niepowodzenie. Coś, co mogłam zrobić lepiej, a mi się nie udało i zrobiłam źle. Jeszcze jakiś czas temu, naprawdę do niedawna, bo ja się trochę zmieniłam mocno, wiecie, po 30 naprawdę chyba człowiek mocno dojrzewa i się zmienia. No i jeszcze jakiś czas temu miałam takie podejście, że jakby traktowałam niepowodzenia, tak jakby się bardzo przejmowałam niepowodzeniami, nie? I tak mi się wydawało, że o Jezu, coś ze mną jest nie tak. Bardzo personalnie traktowałam niepowodzenia i porażki i myślałam sobie, że to ze mną coś jest nie tak, albo że właśnie co ze mną jest nie tak, że mi coś tam nie wychodzi, nie? A teraz sobie myślę, że dużo się bardzo zmieniło, wiecie? Bardzo dużo się zmieniło w moim takim podejściu do porażek i mam takie poczucie, że porażki są super. Ja pierdzielę, ja mam naprawdę takie teorie na życie, ale naprawdę mam wrażenie, że porażki są super, bo nas bardzo dużo uczą i bardzo dużo nam pokazują i ja teraz właśnie tak traktuję porażkę jako lekcję. Nie chciałabym użyć tego słowa, które kiedyś często słyszeliśmy, a będziesz miała nauczkę, albo będziesz miała nauczkę, zobaczysz, jak będziesz tak robił, to będziesz miał nauczkę. Nie chcę użyć słowa nauczka, ale chcę użyć słowa nauka. Porażki nas bardzo uczą i pomagają nam, takie jest moje zdanie, i pomagają nam zrozumieć swój błąd, bo często albo czasami jest tak, że porażka rzeczywiście jest naszym błędem i jakby to nie jest tak, że wszyscy są źli, tylko my jesteśmy w porządku i wszyscy się skrzyknęli, żeby nam coś nie wyszło. Często porażka czy niepowodzenie rzeczywiście spowodowane jest jakimś naszym niedociągnięciem, niedopatrzeniem, jakimś naszym takim no, bublem albo babolem, jak to się zwykło mawiać w autkach 2 i 3. Wiecie, że ja lubię Złomka, a Złomek kiedyś powiedział, że no właśnie, że nawalił babola, czyli coś po prostu źle mu wyszło. I powiem Wam, że ja właśnie kiedyś bardzo tak personalnie odbierałam porażki. Mi się wydawało, beznadziejna, to szczepie, nic nie będę robić, nie? A teraz właśnie z biegiem czasu myślę sobie, że porażki są mega fajnym i mega dobrym momentem na obudzenie, nie? Na, wiecie, ocucenie, co jest grane, co mogę zrobić lepiej, co zrobiłam źle, co zrobiłam nie tak, nad czym jeszcze mogę, wiecie, popracować. No i ja tak traktuję porażki i tak też Wam życzę i tak też Wam radzę, żeby traktować, bo to nie jest tak właśnie i myślę, że to jest też ważna rzecz, którą należy wziąć pod uwagę, że to nie jest tak, że wszystko w życiu naszym dzieje się samo. Nie, że jakby no ojen, zdarzyło mi się, ja jestem niewinny, a oni wszyscy mówią, że zrobiłem coś źle, albo oni wszyscy wytykają mnie palcami. Zawsze zastanawiaj się i ja też chcę zawsze zastanawiać się, co ja mogę zrobić lepiej, albo co ja zrobiłam nie tak, żeby na następny raz tego błędu nie popełnić, nie? Bo znowu mówię nie, naprawdę jestem jak poznanianka. Ostatnio ktoś zapytał się mnie, czy jestem z Poznania, bo mówię cały czas nie. To prawda, jakoś ostatnio mi się wkręciło i cały czas mówię nie, nie. No, także będę nad tym też pracować. Także powiem Wam, że tak sobie myślę właśnie, że to jest coś, co nas cuci, co nas budzi, co może spowodować, że spojrzymy na siebie nieco bardziej krytycznie, ale konstruktywnie, bo my sami mamy często taką tendencję, to znaczy wiele osób ma taką tendencję, żeby w tych porażkach rzeczywiście usiąść i się, wiecie, zakopać, zagrzebać, po prostu, jak strasznie źle jest ze mną, jak jestem strasznie i beznadziejnie głupi. Tymczasem to jest bullshit, to jest po prostu bezsensowne gadanie, jakieś kurcze powtarzanie sobie bezsensownych takich, wiecie, haseł, które do niczego nie doprowadzają tak naprawdę. Ani one Cię nic nie nauczą,
ani one nic ci nie pokażą, ani nie spowodują twojego, ani mojego wzrostu, tylko będą nas gdzieś dobijać. Myślę sobie właśnie, że dobrze jest wyciągać lekcje i naukę z każdej takiej sytuacji trudnej. No bo te porażki nie są niczym miłym. One gdzieś każą nam, tak mi się wydaje, one każą nam i prowokują nas do konfrontacji do konfrontacji ze sobą samym. A często powiem wam, ta konfrontacja nie jest ani niczym przyjemnym, ani niczym fajnym, no bo stajesz oko w oko z własną słabością, to tak jakbyś stał oko w oko z własną nagością, jakby wiesz, stajesz nagi i nie masz już gdzie się ukryć, nie masz nic, czym mógłbyś przykryć swoje jakieś tam niedoskonałości. Wszystko wychodzi na jaw. I pytanie jest takie, bo różne są te sytuacje, wiecie, porażek. To są często rzeczy takie prywatne, jakieś takie bolesne rzeczywistości, gdzie nie sprostałeś życiu, albo nie sprostałaś życiu rodzinnemu, gdzie albo często sytuacje zawodowe, gdzie jest naprawdę duża porażka. Często jakieś, wiecie, kontrakty, rzeczy, które nie wyjdą, a myślałeś, że będzie super z tego biznes, a to po prostu nie wychodzi. I tak sobie myślę, że to jest kolejny krok do takiego bardziej świadomego życia, nie? I kolejny krok do takiego świadomego podejmowania decyzji i kolejny krok do rozwoju tak naprawdę twojego i mojego. No i myślę, że tak naprawdę to jest... ja bym tak przekuwała porażki. Wiecie co, ja pamiętam taki moment, kiedy ktoś podesłał mi link do strony, gdzie są takie plotki, ploteczki na mój temat. Na mój temat, słuchajcie, mój, małej youtubereczki. I to, jakie plotki, ploteczki pisano na mój temat, to po prostu człowiek się za głowę łapie. Tak sobie mówię, kurde, ja... Po pierwsze, to ja jestem malutkim youtuberem, chociaż to dało mi do myślenia, że może wcale takim malutkim youtuberem nie jestem. Po drugie, jak czytałam te rzeczy, to sobie mówiłam, Boże, w ogóle skąd ci ludzie takie pierdoły biorą? A z drugiej strony jakby myślałam sobie, kurczę, a może jest w tym coś, co ja mogę wyciągnąć dla siebie? Może jest w tym coś, co pozwoli mi spojrzeć na siebie, tylko że to dopiero widziałam po czasie. I to jest też, myślę, ważna sprawa, że pewne rzeczy my jesteśmy w stanie dopiero zobaczyć z pewnego dystansu, kiedy odetniemy się emocjonalnie od tych naszych takich, wiecie, od tych naszych takich lęków, ograniczeń, strachów, od takiego naszego przywiązania do tego, co nam się wydaje, że jest normą, czyli to, że jestem super, świetna, a ktoś ci mówi nie, wcale nie, nie jesteś, nie. I chodzi jakby o to, żeby stanąć trochę, spojrzeć na siebie z pewnej perspektywy. Ta perspektywa często jest bardzo uzdrawiająca. Bo po pierwsze, zobaczcie, to jest taka sytuacja głupia, nie? Czytasz na swój temat jakieś głupoty, czytasz to, jak ludzie cię oceniają, no bo każdy, tak jak zawsze to powtarzam, każdy z was ma jakiś odbiór na mój temat i na temat każdego człowieka albo większości ludzi. Masz jakiś odbiór, takie pierwsze wrażenie, nie? I albo się polubimy, albo się nie polubimy. Albo tobie coś we mnie odpowiada, albo ci coś we mnie nie odpowiada. Jedni mają potrzebę to napisać, zwerbalizować, wiecie, dać sobie tam upust tym swoim emocjom negatywnym. No i jakby taka sytuacja właśnie, z którą ja się wtedy spotkałam. Na początku mówiłam sobie, Boże, jak w ogóle można być takim trepem, żeby takie rzeczy pisać na czyjś temat, nie? Po prostu ja nie mogłam wyjść z podziwu, naprawdę, naprawdę nie mogłam wyjść z podziwu nad tym. A potem właśnie po jakimś czasie nabrałam, przepraszam, że to powiem, to będzie może straszne dla tych osób, które to pisały, ale nabrałam do tego tak dużego dystansu, że nawet mam z tego po prostu pompę, naprawdę. Jak, co ludzie w ogóle są w stanie wymyśleć, to jest dla mnie przepotworna beka. I teraz właśnie jest pytanie takie, czy z takiej sytuacji, która jest dla mnie trudna, takiej sytuacji, która wydaje się być dla mnie totalną porażką, nie? Bo ktoś mnie zjechał i ja to jeszcze widziałam, że ktoś mnie zjechał, czy co ja zrobię z tą sytuacją? Czy ja się zamknę w domu? Miałam taki czas, że myślę, Boże, dobra, nie będę robić YouTube'a, nic nie będę robić, będę siedzieć, chcę być przeźroczysta, chcę, żeby nikt mnie nie widział i nikt mnie nie oceniał, a w tym momencie po czasie myślę sobie, tak strasznie to pieprzę, co ktoś o mnie pomyśli i tak strasznie mam to gdzieś. Chcę po prostu rozwijać siebie i rozwijać swój kanał i chcę rozwijać siebie też dla was. Dlatego, że choćby jedna osoba oglądająca ten mój kanał, a wiem, że jest was więcej, którym to coś daje, choćby jedna osoba, choćby jednej osobie coś to dawało, to ja będę dla ciebie to robić, dla tej jednej osoby. No i dla mnie to dla dwóch, nie?
choćby dla nas dwóch, miało to coś dać, to ja będę to robić po prostu. I teraz właśnie pytanie, czy zamknąć się po swojej porażce, czy zamknąć się po trudnej konfrontacji z własną słabością, no bo tak, czy nie? Ja myślę, że nie, bo ludzkie słowa, ludzkie oceny, nasze nawet właśnie błędy, nasze niedociągnięcia, nasze porażki, niech nigdy nie ciągną cię w dół, tylko wstań, przeproś, jeżeli masz kogo przeprosić, napraw. Jeżeli możesz, napraw to, co spieprzyłeś albo spieprzyłaś. Ja chcę naprawić to, co spieprzyłam i chcę iść dalej, do przodu. Ale bogatsza o to doświadczenie, które jest za mną, bogatsza o tą porażkę, która jest za mną. I myślę, że warto naprawdę tak patrzeć na siebie, tylko zawsze jest coś, co zawsze, zawsze chciałabym, żeby mi i wam towarzyszyło. Pokora względem drugiego człowieka i pokora względem własnej słabości i własnej niemocy. Bo wydaje mi się, że jeżeli stracimy pokorę i będziemy szli po swoje, po trupach do celu, to będzie po nas, moim zdaniem. To się łatwo skończymy, wiecie? Dlatego, że zapędzimy się. Zapędzimy się gdzieś, gdzie skąd nie będziemy widzieli już wyjścia. Także myślę, że zawsze pamiętajmy o pokorze wobec drugiego człowieka i wobec swojej własnej słabości, o takiej świadomości, że nigdy nie będziemy idealni, ale zawsze. Ja kocham to, wiecie co? Ja, bardzo mi się podoba, chociaż ja jestem bardzo chaotyczna, ja mam tego świadomość, ale bardzo mi się podoba ten taki spójny i ten taki jeden wniosek, który się często nasuwa, żeby się starać być dobrym i starać się wyciągać wnioski po porażkach i starać się naprawiać błędy i starać się dla siebie i dla drugiego człowieka naprawiać ten świat od twojej i mojej małej rzeczywistości począwszy, nie? Także czy to porażki zawodowe, czy to porażki prywatne, czy to niepowodzenia, które gdzieś dominują nasze życie, małymi krokami, pomału, próbuj to naprawiać. Próbuj to naprawiać. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego filmu się wam przyda. Moje gesty są po prostu szalone. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego filmu się tobie przyda. Mi się już przydało. To jest właśnie niesamowite. I widzicie, jak się człowiek dzieli. Ja się z wami dzielę. Ja nigdy nie uważam siebie za eksperta. Ja się z wami dzielę. I co więcej, powiem wam, że ja sama się trochę uczę siebie i uczę się. To, co mówię, jest też dla mnie pouczające, bo ja nie jestem idealna, wiecie? Dobrze o tym wiecie. Nie jestem idealna i bardzo się cieszę, że dzięki waszym tematom, dzięki temu, o co wy mnie, nie wiem, prosicie, o co wy sugerujecie, czy co wy mi piszecie, dzięki temu ja też mogę wzrastać. Dziękuję wam bardzo za to i proszę, jeżeli macie ochotę na jakiekolwiek tematy, piszcie na dole. Ja nie ze wszystkiego jestem w stanie korzystać. Do pewnych filmów muszę dojrzeć, pewne filmy muszę przygotować, a ja jestem na początku tak naprawdę tego mojego zmartwychwstania YouTube'owego. Także dajcie mi czas, dajcie, bądźcie cierpliwi, ale bardzo was proszę właśnie, piszcie, jeżeli macie jakiekolwiek ochoty, to głupio brzmi, pragnienia to za dużo, marzenia to w ogóle za dużo, ale jeżeli macie jakiekolwiek tematy, o których chcielibyście posłuchać, żebym coś tam pogadała, to bardzo was zachęcam, piszcie na dole. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa!